Wyszedłem przejechać się na zwykłym rowerze po okolicy. Robi teraz ten rower za moją ławkę. I przy tej okazji szukałem jakichś miejscówek, które mógłbym wykorzystać w najbliższych filmach. Udało mi się znaleźć kilka ciekawych przeszkód, między innymi ten wrak, ale przechodząc do tematu odcinka, czyli do Q&A, to lecimy z odpowiedziami na pytania, których było dobre 240, więc za to Wam dziękuję. No i pytanie numer 1. Czy będziesz jeździł w stancie? Nie wiem. Raczej nie. Nie jest to chyba moja dyscyplina, więc nie planuję ani zakupu takiego roweru, ani treningów tych technik. Poleciał? Poleciał. Czy masz albo miałeś dziewczynę? Mam dziewczynę. Czy ciężko jest się uczyć od podstaw? Kiedy uczymy się czegoś, czego nie potrafimy, no to pierwsze kroki są najtrudniejsze. Trudno się przełamać, mamy swoje jakieś przyzwyczajenia, które trzeba przełamywać, a z czasem, jak już opanowujemy jakieś techniki, to wiadomo, że jest coraz łatwiej, więc myślę, że uczyć się od podstaw jest dosyć ciężko. Ile czasu dziennie poświęcasz na jazdę? Stosunkowo niedużo, bo w skali tygodnia robię no 3 treningi, które trwają no, czasami 2, czasami 5 godzin, czasami 6 godzin ostatnio, jak jeżdżę na streetówce. Jeżeli chodzi o czas wolny, staram się go tak zagospodarować, żeby właśnie i pojeździć, i zrobić przy okazji kanał na YouTubie, więc wszystko się tak miesza, łączy i tak u mnie wygląda trening. Jaki najcięższy trik na rowerze był dla Ciebie do nauczenia? Najtrudniejsza rzecz chyba, którą zrobiłem, to jest opanowanie techniki w trialu rowerowym, czyli tak zwanego haka, bo to jest technika, która wymaga dosyć sporej prędkości, których w trialu w zasadzie nie używamy. No i przełamanie się, żeby bardzo mocno rozpędzić się i uderzyć w pionową ścianę, która ma na przykład 1,50 m, no to jest spore wyzwanie dla głowy. Pytanie kolejne, może nie do mnie bezpośrednio, ale jak wyrwać na manuala rower, bo próbuję już rok i dalej nie umiem. Jak wyrwać na manuala, to pokazywałem w poradniku. Jest też masa innych filmów w internecie, ale zaciekawiło mnie w tym pytaniu co innego, że robisz coś przez rok, to ci nie wychodzi. Ja myślę, że musisz zrobić to, co robiłeś do tej pory, tylko dokładnie odwrotnie. Bo jeżeli przez rok czegoś nie opanowałeś, no to znaczy, że robiłeś to kompletnie źle, więc pomyśl, jak to zrobić inaczej. Może zamiast szarpać za kierownicę, spróbuj pracować ciałem. Nie wiem, co do końca robisz, ale myślę, że gdzieś tutaj jest ten pies pogrzebany. Bardzo dużo pytań było na temat tego, czy mam rower do DH, albo do Enduro, albo jakiegoś innego fulla, albo czy planuję kupić sobie taki rower. I łącząc te wszystkie pytania w jedną całość, to odpowiem Wam, że nie mam takiego roweru, ale bardzo mocno zaczyna mi chodzić po głowie myśl, żeby sobie taki rower sprawić właśnie po to, żeby to, czego się nauczyłem w trialu, w street trialu, spróbować zrobić na rowerze w pełnym zawieszeniu, więc kto wie, co przyniesie przyszłość. Na razie nie jestem w ogóle w temacie, jeżeli chodzi o te rowery, ale czy polecasz rower Inspired na początek? Pewnie, że polecam. To już są tak konkretne maszyny, nawet w tych najbardziej podstawowych wersjach, że śmiało można to kupić i długo, długo pojeździć, nauczyć się wiele, więc polecam. Jakie ćwiczenia siłowe i tym podobne pomagają osiągnąć lepsze wyniki w trialu? Chodzi konkretnie o skakanie dalej i wyżej. Co do tego pytania, to jest ono bardzo zasadne, bo sam kiedyś nie byłem przekonany do tego, żeby wspomagać treningi na rowerze treningami siłowymi, ale wszystkie rekordy, które w życiu biłem, były po ostrych sesjach na siłowni. Dobre pół roku, rok czasu spędzone na siłowni, wierzcie mi, tak dużo zmienia, jeżeli chodzi o wyskok, o możliwość przeskoczenia jak najdalej, że to jest rzecz bombowa. I mam w planach zrobić takie odcinki, ale bardziej w sezonie zimowym. A jakie to są konkretnie techniki? No to tak w dużym skrócie, na pewno przysiady, na pewno martwy ciąg, łącznie z brzuszkami, ze wzmocnieniem ramion. To wszystko na pewno pomoże Ci w tym, żeby zrobić sidehopa czy pedal kicka jak najdalej, jak najwyżej. Czy używane rowery MTB mają sens, bo mam zamiar taki kupić? Finansowo na pewno mają sens, ale pytanie, w jakim są stanie? No to jest temat tak głęboki, że w zasadzie trudno odpowiedzieć jednoznacznie, bo możesz kupić rower używany, który jest w bardzo dobrym stanie i pojeździsz na nim, a możesz kupić rower używany, który będzie atrakcyjny cenowo, będzie miał nawet fajne podzespoły, ale to będzie zajechane i będzie w zasadzie gorzej się sprawowało niż rower, który byś kupił nowy, ale na gorszych częściach, więc to musisz wybadać, sprawdzić, wypytać dokładnie sprzedającego, w jakim to jest stanie i wtedy będziesz mógł kupić. Jaki był mój pierwszy rower, gdy zacząłem jeździć zawodowo i przez jak długo na nim jeździłeś? Trudno mi powiedzieć, bo pierwsze pieniądze, które zacząłem zarabiać jeżdżąc na rowerze, to był okres tak odległy, że średnio pamiętam, na czym wtedy jeździłem, ale albo to był składany rower do trialu na ramię Mielca na kołach 20-calowych albo Mielec na 26-calowych kołach.
Nie pamiętam, jak znajdę zdjęcia, to Wam pokażę. Jakie triki do nauki dla początkujących? Bardzo fajne pytanie, bo często spotykam osoby, które mnie pytają, jak zrobić bunny hopa, jak zrobić stopi albo inne techniki. I ja zawsze... Musimy zaczekać, aż samolot przyleci, bo... Ja jestem takiego zdania, że zanim zaczniemy skakać, zanim zaczniemy robić przeróżne triki, ewolucje, to musimy opanować podstawy, czyli stójkę, nauczyć się przestawiać koła, nauczyć się jeździć rowerem do tyłu, bo te techniki nie wymagają jakichś super umiejętności skakania, nie potrzebujemy do tego siły, ale jak tego się nauczycie, to wierzcie mi, cała reszta przyjdzie dużo, dużo szybciej, bo wiecie, gdzie jest środek ciężkości waszego ciała, wiecie, gdzie jest środek ciężkości waszego roweru i potraficie łatwiej w późniejszych etapach wykorzystać ten element. Jak tego nie będziecie potrafili, no to cała reszta, którą będziecie próbowali opanować, będzie, no moim zdaniem, trudniejsza i zajmie wam więcej czasu, więc opanujcie podstawy. Nagrałem nawet film chyba na moim kanale o 5 technikach, które warto opanować i część z nich to jest właśnie ten absolutny fundament, czyli stójka, jazda do tyłu, przestawianie kół. Więc zerknijcie, będzie to gdzieś w karcie, nie wiem z której strony, bo zawsze się mylę, chyba tutaj. Czy trudno było osiągnąć to, co masz? Zadowolony jesteś ze swojego życia? No takie bardzo prywatne pytanie, ale nie wiem, czy było trudno to wszystko osiągnąć, bo z każdym dniem osiągam. Cały czas stawiam sobie nowe cele, między innymi kanał na YouTube jest moim nowym wyzwaniem i tak krok po kroku sobie wędruję przez życie. Sprawia mi to frajdę wielką, raczej wszystko mi się zgadza, bo wszystkie moje pomysły w jakiś sposób udaje mi się w lepszym czy w gorszym stopniu realizować, więc ja jestem zadowolony, a czy to było trudne do zrobienia, to chyba nie. Czy będą jakieś luźne edity i kiedy następny odcinek z Kazury? Co do luźnych editów, to mam z tym problem, bo mam dużo materiału, który nagrywam podczas różnych tripów po Polsce, ale nie potrafię za bardzo usiąść i zmontować z tego filmu, bo nie ma tematu, nie ma kontentu, to dla mnie jest problem z montażem, więc jak coś wypłynie, to zobaczycie na kanale. A co do filmu z Kazury, to nie wiem. Nagrałem z Piotrkiem jeden odcinek, wyszedł całkiem fajnie. Przyjęliście ten film spoko, więc może coś jeszcze nagram. Arcade, Foreplay czy Sky? Arcade. Pytacie o różne miasta, czy będę w nich i powiem wam, że trudno mi stwierdzić, gdzie będę i kiedy, bo mam swoje zawodowe plany i dużo jeżdżę po Polsce, no ale wtedy zazwyczaj jestem skupiony na pracy, na wykonaniu zleceń, więc trudno mi pojeździć z wami na luzie, więc średnio też informuję o tych wyjazdach. No ale wszystkie luźne moje tripy po Polsce, gdzie jadę właśnie po to, żeby się spotkać z wami, pojeździć, potrenować, no to o tym daję info zawsze na Facebooku albo na Instagramie, więc zerknijcie w te miejsca i będziecie wiedzieli, kiedy może akurat do waszego miasta będę się wybierał. Co polecasz? Przerobić sobie rower czy kupić już zrobiony? Myślę, że jesteśmy już na takim etapie, że nie warto nic przerabiać, bo to jest garażowa produkcja, która nie nadaje się do niczego. Wszystkie rowery, które są profesjonalnie stworzone do danej odmiany kolarstwa, to już jest tak fajny sprzęt, że myślę, że nie warto w ogóle zastanawiać się nad rzeźbieniem i traceniem czasu na to, żeby przerobić jakiś zwykły rower na właściwie nie wiadomo co, bo to nigdy nie wyjdzie. Taki rower, który możemy kupić za całkiem nieduże pieniądze. Ile czasu poświęcasz na naukę nowych trików? Różnie to bywa, bo czasami są rzeczy, które mi całkiem szybko zaczynają wychodzić, a są takie rzeczy, których do dzisiaj nie potrafię, więc czasu poświęcam tyle, ile trzeba, do skutku. Dlaczego w swoją pasję rowerową wmieszałeś YouTube? W zasadzie sam nie wiem dlaczego, po prostu jestem ciekawy nowych rzeczy, chciałem się nauczyć nowych rzeczy i pomyślałem, że YouTube daje te możliwości, bo można opanować nagrywanie, pracę nad tym, jak coś wygląda, nad montażem. Samo gadanie do kamery to jest dla mnie tak nowy temat i chociaż cały czas jestem na scenie i nie mam problemu z mówieniem do ludzi, no to kiedy jestem sam i nagrywam do kamery, mówiąc do was, to jest dla mnie tak nowa rzecz, tak duże wyzwanie, że to jest powód główny, dla którego ten kanał zrobiłem. No a poza tym pytacie mnie, zadajecie pytania o przeróżne rzeczy, więc zamiast odpowiadać i stukać w klawiaturę, to postanowiłem, że będę nagrywał filmy z poradnikami, z tym, co robię na co dzień, no i dzięki temu będę miał o tyle prościej, że będę mógł wam podesłać link i wy skorzystacie, a ja przy tej okazji się czegoś nauczę. Czy masz BMX-a? Nie mam. Część pytań, które zadawaliście, były w poprzednim Q&A, więc odsyłam was, też gdzieś tutaj będzie karta do poprzedniego odcinka. Czy zrobisz serię jak Piotrek Krajewski uczy się latać hopy? Nie wiem, czy zrobię, jak kupię sobie rower właśnie do takiej jazdy, to będzie to, myślę, dobry temat na kilka odcinków. I jakie masz plany na przyszłość? Plany? Może o prywatnych planach to nie będę za dużo mówił, ale co do tematu związanych z rowerem, z kanałem,
z uczeniem się nowych rzeczy, to w zasadzie plan jest prosty. Katować jak najwięcej na street trailówce, żeby opanować jak najwięcej rzeczy, rozwijać kanał, nagrywać regularnie filmy. Przypominam, że w każdy czwartek o 17 staram się wstawić film, no i od kilku miesięcy mi się to udaje doskonale, więc jest ok. I to są w zasadzie takie moje główne plany. Oprócz tego mogę powiedzieć, że jeszcze planuję wakacje, bo wakacje spędzam poza sezonem wakacyjnym, który jest w Polsce, więc już powoli nie mogę się doczekać, kiedy w końcu położę się i nie będę robił nic. Pytacie o luźne vlogi z Yellowboxem albo z petardą i chciałem wam powiedzieć, że to jest dosyć trudna sprawa, no bo ja mam swoje życie dosyć mocno ułożone pod kalendarz i złapanie się z chłopakami no albo jest po prostu zwykłym przypadkiem, albo próbujemy się złapać po prostu na dany termin. No ale to musi być konkretna propozycja, konkretny pomysł, co chcemy nagrać, więc jak macie jakiś pomysł, no to rzućcie ten temat, oznaczcie Franka, oznaczcie Yellowboxa i może akurat się złapiemy i coś nagramy. Co wolę, street trial czy trial? Aktualnie bez żadnego zastanowienia się wolę street trial. Co dobrego jadł pan na kolację? Tak. Trololo. Jaka jest twoja najlepsza technika jazdy? Trik? Jakiej techniki teraz się uczysz? Tak przez pryzmat wszystkich lat to chyba najbardziej jestem zadowolony z mojego side hopa, czyli ze skoku bokiem, bo udało mi się skoczyć całkiem wysoko w ten sposób. A co do technik, które się teraz uczę, no to w zasadzie wszystko co w street trialu, od podstawowych rzeczy typu bunny hop przez 180 jazdy na przednim kole do tyłu, no wszystko to co możecie zobaczyć w aktualnych filmach to jest coś z czego się aktualnie uczę. Kolejne pytanie również o techniki, ale też o konkursy na kanale. Mam nagrody, kupiłem jakiś czas temu, ale za bardzo nie jestem w stanie ich nagrać, bo zawsze o tym zapominam, ale myślę, że to jest dobry pomysł. Słuchajcie, dogram w domu nagrodę i jeżeli chcecie wygrać tą nagrodę, to zróbmy prostą rzecz. Zasubskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę i w komentarzu napiszcie, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać. Ze wszystkich odpowiedzi wybiorę jedną, według mnie najbardziej kreatywną, najciekawszą i ta osoba dostanie ode mnie pedały. Czy miałeś wypadek, przez który musiałeś zrobić sobie przerwę na kilka dni? Na szczęście nie miałem takich wypadków, nic przez tyle lat sobie na rowerze nie zrobiłem, więc niech tak zostanie. Jakie dajesz ciśnienie do opon w street trialu? Mniej więcej 3 atmosfery. Jak zacząć ze street trialem? Po prostu złapać rower i zacząć uczyć się podstawowych technik, manuala, bunny hopa, no i później zacząć kolejne triki łączyć ze sobą. Tak to wygląda. Mój ulubiony rowerowy trik. Aktualnie jestem zajarany jazdą na przednim kole do tyłu, więc to jest chyba rzecz, która mnie najbardziej w tej chwili cieszy i to jest mój ulubiony trik. Czy planuję jakieś pokazy w Poznaniu? W tej chwili nie planuję. Nie mam nic takiego w kalendarzu, więc musicie zaczekać. Czy jeździłeś kiedyś na BMX-ie? Jeździłem przez krótki okres na samym początku. Właśnie jeden z pierwszych rowerów to był BMX, ale zamiast jeździć na nim tak typowo jak na BMX-ie, to zacząłem na nim uprawiać trial, więc... Jaki najlepszy rower wybrać na początek? Ten, który masz. Jest idealny. Czy myślałeś kiedykolwiek, żeby przestać jeździć na rowerze, a zacząć coś innego? Powiem wam szczerze, że nie myślałem o tym nigdy. Zastanawiam się czasami, co robić później, kiedy już przestanę jeździć na rowerze, ale raczej mi to nie grozi. Chyba całe życie na razie jest skupione wokół rowerów, no i tak pewnie pozostanie. Czy tyle lat w zawodzie przyzwyczaiło pana do wytrenowało na tyle, żeby robić już pewne triki na spontanie? Na przykład skoki na tylnym kole, jazda na przednim kole. I jest dokładnie tak, jak mówisz, bo kiedy cały czas się ćwiczy i pewne rzeczy już wchodzą tak w krew, że w zasadzie robi się je z automatu, no to wszystko jest w zasadzie takie, no, bardzo powtarzalne i po to w zasadzie zacząłem uczyć się też street trialu, żeby troszeczkę od tej rutyny związanej z trialem odejść, żeby zacząć opanowywać nowe techniki, nowe triki. No i myślę, że to powinno cię zadowolić. Jak poznałeś petardy Micha i tym podobnych? Chłopaków poznałem zupełnie przypadkiem, bo na jakimś treningu, chyba na bulwarach akurat spotkałem ekipę, no i w ten sposób się poznaliśmy. Czy na stare lata masz w planach
na przykład zostać trenerem trialowym, doradcą czy coś w tym stylu? Nie mam takich planów, bo nie znam się na tym, żeby trenować, bo trenowanie to jest tak głęboki temat, że jak mam kolegów, którzy się wyspecjalizowali w pewnych dziedzinach, no to wiem, że to jest tak potężna wiedza, trzeba spędzić po prostu w książkach kilka dobrych lat, żeby móc po prostu i zwyczajnie kogoś trenować. Co innego jest pokazywać jakieś podstawowe rzeczy, tak jak nagrywanie poradników, a co innego trenowanie kogoś i bycie odpowiedzialnym za jego wyniki przez jakiś dłuższy czas. Także ja nie planuję takich kompetencji i nie mam takich planów. Jakiego triku nauczyłeś się jako pierwszego? Stójki, czyli stania w miejscu. To była pierwsza technika, którą ogarnąłem. Jaki był twój najpoważniejszy wypadek? Nie miałem żadnego poważnego wypadku, ani na rowerze, ani z samochodem, więc na razie jestem w czepku urodzony. Dlaczego akurat trial i street trial, a nie stunt czy downhill? Czy grasz w jakieś gry? Zacznę od końca. W gry już nie gram, kiedyś grałem, ale to już temat zamknięty. A co do tego, dlaczego akurat trial i street trial, a nie inne dyscypliny rowerowe, to w zasadzie trudno mi powiedzieć. To nie był mój świadomy wybór. Po prostu kiedyś zobaczyłem chłopaków, którzy na trialówkach skakali po murkach. No i spodobało mi się, zachciałem tak samo jeździć. Czy da się zrobić bunny hopa na MTB? Da się. Czy grasz czasami na komputerze? Nie gram. Raz na rok mnie nachodzi, żeby zagrać w gry z dzieciństwa, ale siadam na 10 minut i zastanawiam się, co ja przez tyle godzin robiłem przy tych grach. Czy mam jakiś rower poza trialówkami? Mam w sumie 18 rowerów, jak policzyłem wszystkie, ale jednym z nich jest na przykład taki zwykły MTB Korateka, którego tutaj mam, na którym przyjechałem. Ale co do rowerów, na których jeżdżę, no to są w zasadzie dwa. Echo do trialu i Char do street trialu. Kolejna część pytań, tym razem z Facebooka, z mojego fanpage'a. No i lecimy. Piotr, czy myślałeś o założeniu szkółki trialu lub indywidualnych zajęć? Kiedyś myślałem, ale jakoś zapomniałem o tym temacie. Ale jak chcielibyście spotykać się na jakieś regularne zajęcia, jesteście z Warszawy albo gdzieś tutaj z okolic, to jestem bardzo chętny, bardzo otwarty na takie propozycje, jeżeli macie ochotę regularnie spotykać się na jakieś godzinne zajęcia i tak w pigułce potrenować konkretnie, a nie gadać o niczym i jeździć sobie na luźno. To ja jestem bardzo otwarty, bo to jest świetna okazja do tego, żebym ja zobaczył, jak wy w praktyce się uczycie, bo dzięki temu mi łatwiej będzie tworzyć poradniki na kanał i myślę, że wszyscy na tym skorzystają. Ile razy startowałeś w zawodach? To przez pierwsze lata treningów startowałem często w zawodach. Ile to było razy? To nawet nie pamiętam, no ale dziesiątki razy myślę, że to było. Co mam zrobić, jeśli nie mogę znaleźć pozycji do skakania na tylnym kole? Szukać dalej czy jakąś inną technikę? Najlepiej wejdź na grupę Wyzwanie Rowerowe, która jest na Facebooku. Link do tej grupy będziesz miał w opisie tego filmu. Nagraj film, na którym pokażesz, w jaki sposób próbujesz skakać na tylnym kole i tam spróbujemy Ci pomóc, bo trudno jest na podstawie tego, co napisałeś, udzielić Ci jakiejkolwiek rady, ale po filmie będzie na pewno dużo, dużo łatwiej. Jak duża różnica jest według Ciebie między trialem a street trialem? Różnica jest gigantyczna. To są dla mnie dwa zupełnie inne sporty, bo trial jest skupiony na skuteczności, na precyzji, więc tam jest bardzo ważna koncentracja, a street trial wykorzystuje tylko te techniki z trialu po to, żeby dostać się na jakieś przeszkody i tam skuteczność jest mniej ważna, a dużo ważniejsza jest kreatywność, to żeby mieć wizję, umiejętność łączenia różnych technik w ciągi, więc to są tak dwa zupełnie inne sporty, że z nazwy są tylko podobne. Czy zrobisz meetupa rowerowego w Warszawie razem z Yellowboxem, Michem Petardą, Endurobojem lub innymi youtuberami? Nie wiem, czasem mnie o to pytacie, żeby się spotkać w taki zorganizowany sposób, ale nie wiem, nie bardzo wiem, jak by to miało wyglądać, co mielibyśmy robić. Pomyślę i dam znać, albo jak macie naprawdę w większej liczbie osób taką potrzebę, to dajcie znać o tym w komentarzach, to będzie to dla mnie bodziec, żeby naprawdę poważnie się nad tym zastanowić. Jaki fundusz wydałeś na wszystkie rowery? Jak często się psuje coś w rowerze? Przez tyle lat to nie wiem, ile wydałem na te rowery. No raczej nie są to rowery pokroju 1000 zł czy 2000 zł, więc no, myślę, że kilkadziesiąt tysięcy złotych przez całe moje życie w rowery wsadziłem. A co do tego, jak często one się psują, to teraz bardzo rzadko, bo sprzęt jest coraz lepszy. Z czasem, jak już umiemy więcej, to też zupełnie inaczej jeździmy. Nie katujemy aż tak strasznie tych rowerów, więc one po prostu służą nam dłużej. Jak jesteś na zawodach, to zdobywasz jakąś lepszą pozycję? W tej chwili nie startuję w zawodach w ogóle. Ostatnio byłem chyba
z 3 lata temu, może z 4 lata temu na zawodach, tak towarzysko, bo miałem akurat wolną sobotę i zgrywały się zawody w silniku, więc pojechałem, no ale ja zupełnie inaczej trenuję, nie trenuję pod kątem zawodów, tylko pod kątem tego, żeby zrobić fajne widowisko, więc no moje pozycje na zawodach aktualnie są w zasadzie niezbyt szczególne. Ale kiedyś było dużo lepiej. Mam kilka pucharów, trochę medali w domu, więc wystąpisz kiedyś w Mam Talent albo w innym telewizyjnym show? W Mam Talent występowałem, 3 razy tak usłyszałem. Co do innych telewizyjnych show, to nie wiem, nie mam takich planów. YouTube daje dużo więcej, dużo mniejszym nakładem sił, więc ja skupiam się w tej chwili na tym. Natomiast co do występów w telewizji, to chyba nawet też u mnie na kanale jest film z nagrania na żywo w Polsacie, więc możecie sobie też zerknąć na ten temat. Jaką rzecz w rowerze wymieniasz najczęściej? Łańcuch. Ile tak średnio trzeba włożyć kasy w jednym sezonie? To jest bardzo trudne pytanie, bo ja w tym sezonie wydałem na rowery bardzo mało, bo kupiłem akurat w ubiegłym roku 2 rowery. No i w zasadzie przejeździłem ten sezon w połowie na tym, co kupiłem wtedy, więc trudno powiedzieć. No, kwestie bieżącej eksploatacji, wymiana łańcucha, korb, pedałów, to co się często łamie, no, kosztuje, nie wiem, 1000-2000 w skali sezonu. Jakieś dętki czasem, które się przebijają, to już są raczej drobne wydatki. No, ale największą inwestycją jest po prostu zakup roweru. W ostatnich latach kupuję tylko nowe rowery, tak żeby właśnie jak najmniej przy nich robić, żeby były po prostu jak najdłużej sprawne i żebym mógł na nich polegać, więc największy wydatek to zakup. Czy masz jakieś fajne sposoby na tłuszczenie tarcz hamulcowych? Najfajniejsza metoda to jest po prostu ciepła woda z płynem typu Ludwik, gąbka i jedziesz. Myślałeś o motocyklu do trialu? Nie myślałem, miałem okazję kilka razy jeździć na trialowych motorach, ale to jest zupełnie nieprzekonujące mnie urządzenie. Czy uważasz, że DH jest śmiertelnie niebezpieczne? To jest, myślę, pytanie bardziej o to, kto jeździ w DH i jaką ma wyobraźnię, bo można uczyć się latami i krok po kroku rozwijać umiejętności i w zasadzie przez lata nic sobie nie zrobić, ale są też ludzie, którzy mają wyobraźnię zupełnie inną, twierdzą, że potrafią wszystko i robią coś, czego w ogóle nie mają świadomości, że nie powinni robić, no i wtedy może to być śmiertelnie niebezpieczne. Gdzie się wychowałeś? Na wsi czy w mieście? W Lublinie. Ile zajmuje Ci montowanie filmów? Bardzo różnie. Czasami potrafię złożyć film w 2-3 godziny, a czasami bawię się i rzeźbię 6, 8, 10 godzin, więc to jest bardzo różny temat. Czy masz jakieś sentymentalne miejscówki na rower? Chyba nie. Jeździłem w tak wielu miejscach i cały czas odwiedzam nowe miejsca, że w zasadzie nie mam takiego miejsca. Lubię do Szklarskiej Poręby pojechać. Dobre wspomnienia mam z Afryki, jak sobie skakałem po górze, ale tak, żebym miał jakieś jedno takie wybrane miejsce, które absolutnie rozwala system, to nie. Chyba, że pojechałbym na jakiś murek, który w dzieciństwie katowałem długo. To może coś takiego by się we mnie odezwało. Mateusz Mikołajewski pyta, czy myślałem nad stworzeniem swojego sklepu z koszulkami? Gdzieś mi to przeszło przez myśl, bo czasami pytacie mnie na imprezach w różnych miejscach Polski, czy taką koszulkę, którą akurat miałem na sobie, można kupić. I nie wiem, nie do końca brałem to na poważnie, ale jak macie taką potrzebę, no to ponownie dajcie znać o tym w komentarzach. Jak będzie jakaś większa grupa osób, to kto wie, może akurat wypuścimy jakąś serię koszulek. Angelika Woźniak pyta, kogo najlepiej wspominasz z pokazów z całej Polski? Ciebie, Angelika, dobrze wspominam, bo jesteś dziewczyną, która ostatnio rozwaliła system i pokonała, nie wiem, chyba grupę 15 chłopaków w jeździe na rowerze do tyłu, więc ciebie wspominam bardzo dobrze. Ale tak zastanawiając się szerzej, to nie wiem. Poznałem tak dużo osób, tak fantastycznych osób i zawodników naprawdę na światowym poziomie i ciekawych osób, które często z rowerami nic nie miały wspólnego, że no trudno mi wybrać, trudno mi kogoś tak postawić znowu na pierwszym miejscu, żeby tą osobę wyróżnić. Nie ma takiej osoby. Czy będzie kontynuacja wyzwań? Wyzwania rowerowe cały czas są, co miesiąc ćwiczymy inną technikę, ale robimy to bardziej na grupie, więc jak macie ochotę potrenować, to wyzwanie rowerowe, link w opisie filmu. Widzę, ciekawa dyskusja się tutaj w ogóle w komentarzach rozpętała. Damian zapytał, czy mam dziewczynę, na co Nikodem stwierdził, że mam i to nie jedną. Ale ja już jestem przyzwyczajony powoli do tego, że dowiaduję się z internetu i nie tylko o sobie bardzo ciekawych rzeczy.
Dominik pyta, dlaczego boję się prędkości. Po prostu nie jestem do tego przyzwyczajony. Teraz na street trailówce, jak muszę się rozpędzić troszeczkę szybciej, zrobić bunny hopa, no to jest mi w głowie trudno odblokować zatyczkę, no i po prostu się rozpędzić. Ale myślę, że z czasem będzie dużo, dużo lepiej. Czy masz zamiar się przeprowadzić? Kiedyś miałem zamiar, bo tak podróżowałem sobie po Polsce nawet przez chwilę i mieszkałem co chwilę w innym miejscu, ale teraz osiadłem w Warszawie, jest mi tu na tyle wygodnie, zapuściłem lekko korzenie, więc chyba na razie zostanę tutaj. Bartek pyta, czy mieszkasz na Ursusie? Tak. Od ilu lat nagrywa pan na YouTube? Od roku. Czy masz jakiegoś ulubionego rajdera? Tak. I na koniec odpowiem na pytania, które przysłaliście do mnie na prywatnego Facebooka, więc... O, jest ciekawe pytanie. Czy przytrafiła ci się jakaś wpadka przy większej publiczności? Jakiejś większej, poważnej wpadki nie miałem, bo nie miałem, nie pamiętam. Czasami były głupie sytuacje, typu osoby, które były na przykład pod wpływem alkoholu w publiczności, zaczęły odstawiać dziwne sceny. No i czasami musiałem sobie w jakiś sprytny sposób z nimi poradzić, bo wychodzili do mnie na środek, przerywali widowisko, ja traciłem rytm i były to różne sytuacje takie, no, niecodzienne, ale raczej z poważnych rzeczy nic nigdy nie było. Będzie jakieś spotkanie w Lublinie? Pyta Maciek. Lublin to jest moje rodzinne miasto i raz, dwa, trzy razy do roku w nim się pojawiam na dłużej niż jeden dzień, więc jak będę, to będę meldował o tym wam wcześniej na Facebooku. Więc śledźcie i na pewno się spotkamy, pojeździmy, pogadamy, więc do zobaczyska. Znowu dużo pytań o downhill, czy nie chciałbym spróbować, czy nie myślałem, czy nie chciałbym na dirtówce pojeździć, więc odsyłam do odpowiedzi, która była na początku, że... Czy chciałbyś spróbować takiego stylu jazdy jak na przykład petarda i nobi? Delikatnie mnie to interesuje, bo w zasadzie dłużej nigdy nie pojeździłem w ten sposób. Nigdy nie miałem takiego roweru, więc ciekawy jestem na pewno. I na pewno chciałbym spróbować, tak jak i każdej innej dyscypliny, ale czy to zrobię? To nie wiem. Ile trzeba wydać pieniędzy na pierwszy rower typu trial i ile potrzeba czasu, aby robić już jakieś triki? Co do pieniędzy, to rowery używane można znaleźć już za 1000, 1500, 2000. Za 3000, 4000 to już są nowe rowery, bardzo fajne. Natomiast co do czasu, to już jest temat indywidualny, bo jeden poświęci na treningach 5 godzin i wykona 300 powtórzeń, a drugi w to samo 5 godzin będzie po prostu gadał i nie nauczy się niczego. Więc myślę, że warto potrenować i sam się dowiesz, ile akurat tobie czasu to zajęło. Mamy 13:22, więc ja lecę do domu jak najszybciej montować ten film, bo do 18:00 musi być już na kanale. Wam przypominam o konkursie, który w połowie tego odcinka się urodził, czyli do wygrania są pedały Dartmoora. Jeżeli chcecie je zdobyć, to zasubskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę. I co dalej? I napiszcie w komentarzu, dlaczego to akurat wy powinniście dostać ode mnie te pedały. Ja wybiorę najciekawszą odpowiedź, najbardziej kreatywną i wyślę do tej osoby paczkę, więc ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejny czwartek o godzinie 18:00.